Siemanko, z tej strony BN23, witam w kolejnym odcinku z serii Poezja Widzów. I znów e, przyjrzymy się opowiadaniu autorstwa Michała z kanału Manweru, e, które nosi tytuł kroniki Middle Western Earth. E, pan, w ogóle Michał użył tutaj taką grafikę, którą sobie kiedyś z nudów zrobiłem, także szanuję. E, I mam wrażenie, że coś poprawiał wizualnie, albo może mi się tylko tak wydaje. Prolog i rozdział pierwszy przeczytaliśmy w poprzednim odcinku. Wtedy to było chyba z 6 stron. A teraz patrzcie, jakie to jest długie. No, może 6 to nie, ale z 8, 6, no ale coś takie, takie króciutkie to było, nie? A teraz Michał dopisał drugi rozdział, który będziemy dzisiaj czytać. I to już ma wszystko. Zobaczcie teraz: 36 stron. Eee, zobaczymy, gdzie tu skończyliśmy. No i rozdział drugi się zaczyna tutaj. 6 stron wtedy było, a teraz mamy dodatkowe 30 stron. A to ciekawe, że prolog ma jedną stronę. Rozdział pierwszy 5, a kurczę drugi ma 30. To ciekawe, może Michał coś jeszcze więcej napisał. Zaraz się okaże. Rozdział drugi. Pierwsze spotkanie Michała z Katriną. No ja i mam oczywiście angielski tytuł, tak jak wcześniej. The first meet Michael with Katrina. I lecimy. Tak jak wspomniałem wcześniej, moim ojcem był śmiertelny człowiek. Król Artur, syn dawnego króla Feliksa, piątego sprawiedliwego i królowej róży łaskawej. A moją matką była przepiękna elfia-księżniczka Licia z Rivendellos, najmłodsza z trojga rodzeństwa. Lady Licia wyszła za mego ojca i urodziła mu szóstkę dzieci. Mnie, następcę tronu oraz dwóch moich bliźniaczych braci. Artura Marcina... Z języka elfickiego Bolo Karnilino. Oraz Piotra. Z języka elfickiego Sandro. O, Sandra. Yy, oraz trzy dziewczynki. Najstarszą Olę Aleksandrę. Z języka elfickiego Adan Baref. Lub Olga Olgę. Z języka elfów Odettę. Odetta to brzmi jakoś tak znajomo. I najmłodszą Natalię. Z języka elfickiego Onawen. Hmm, ciekawy dobór imion. Kiedyś... Hmm. Odette, wraz, e, Odette oraz Onaven były bliźniaczkami. Moim imię oznaczało, ktoś jak jest jak Bóg we wspólnej mowie, a z języka elfów brzmiał Manweru lub Mikaldo. Byłem najstarszy z rodzeństwa. Jeśli chodzi o chłopaków. U dziewczyn najstarsza była Aleksandra. Byłem też pierworodnym synem mych rodziców i spadkobiercą gondolbelckiego Tronu. Byłem średniego wzrostu. Miałem proste, kasztanowe, sięgające do ramion włosy. To trochę jak żywczak. Teraz miał... Chociaż nie no, żywczak ma tak czarne. Takie bardziej. No nie, to tak, ale sam. Ale jeżeli chodzi o długość, to tak jak na awatarze, to się zgadza. Natomiast kolor nie. Um, oczy koloru zielonego po matce. Nos prosty, usta i służące do pocałunków. Ha, to jak ciekawe. Uszy lekko szpiczaste jak u elfów, a czyli mamy odziedziczenie po drugiej rasie. Posiadałem też szumiaste wąso-czarnej barwie i lekką brodę tego samego odcienia. Broda była średniej długości, twarz miałem pociągu, czoło wysokie. Całe moje ciało było atletycznej budowy. Cery miałem lekko opaloną. Mój średni brat, Piotr. Kefas we wspólnej mowie a z języka elfów Sandro, Sarnie lub Ambaldo, co znaczy skała. O, to kolejne nawiązanie do Biblii? Bo tam było, że. Bo tam był Piotr Opoka. I że ta opoka to taka, że tak trochę to nie było też coś ze skałą przypadkiem. Tak, tak, no. Michał mówił, że taki spoiler dał, że ma być 10 nawiązań różnych do różnych rzeczy, czy tam ukrytych jakichś rzeczy. Ale to w sumie mama aż trzydzieści stron, to niekoniecznie muszą być, ale być może to jest jedno z nich. Miał kędzierzawe, kasztanowe, krótkie włosy. Twarz Sarniela była też pociągła, z lekkim wyrazem surowości, ale też współczucia. Oczy mego ukochanego brata miały barwę jasno-niebieskiego nieba po ojcu. Na twarzy miał kilka piegów. Nos miał długi i prosty. Uszy Ambaldo miał jak u elfów. Cerę miał też lekko opaloną. Pod nosem Sarniel miał czarne wąsy z małą kozią bródką tej samej barwy. Ciało Sarniela była też budowy atletycznej. Mój najmłodszy brat, Artur Marcin z języka elfów Borogwajn Carnilino, posiadał krótkie, kosztowato blond oraz kręcone jak u aniołków włosy. Twarz miał pociągłą o władczym imieniem obliczu. Oczy Carnilino miał dwóch barw. Jedno oko było jasno-niebieskie, a drugie zielone. A to ciekawe, w sumie, że tak miał nos krótki. Us jak u elfów. Usta Borogwajna były barwy świeżej krwi. Mm. Cere też miał lekko palono, Barwy oliwkowej jak ja i Piotr. Borogwajn i Karnile miał też wąsy i bokobrody. Barwy kasztanowej. Ciało Artura Marcina było też wysportowane i atletyczne. Teraz przyszła kolejne moje piękne siostry. Aha, czyli będzie mi opis każdej z postaci. Taki, no w, miarę do... no taki w miarę dokładny. OK, no to, no to wiadomo, to zajmie kilka stron taki dokładny opis. Zacznę od najstarszej. Aleksandra lub Ola we wspólnej mowie, a z języka mojej matki brzmiało tak Andambaref, Etchelbaref, Nervarendis lub Beridiren miała srebrno-złote, długie, sięgające do bioder włosy, które swoim kształtem przypominały grzywę lwa. Oczy barwy zielonej po matce, nos mały i delikatny, Uszy jak u elfów. Twarz miała pociągłą i poczciwą. Usta czerwone, jędrne i służące do pasałunków. Bius nerwarendis był pełny w kształcie dojrzałych jabłek. Aha, kurde, to tak ja, takie nawet dodało pisy Michał, no to ja się nie spodziewałem. Ciało Aleksandra miała wysportowane i średnio umięśnione. Cery miała mleczną białą hmm. oraz delikatną w dotyku. Druga moja siostra, Olga, we wspólnej mowie a z języka elfów Geliref lub Otette, miała kasztanowate, kręcone włosy, które sięgały jej ramion. Końcówki tych włosów miały kolor srebrno-złoty. Twarz miała łagodną, podciwą i lekko okrągłą. Oczy mojej miłej Geliref były piwne, zielonymi plamkami, które migotały. Na twarzy posiadała kilka piegów. Nos mały, prosty i delikatny. Uszy jak u elfów usta jędne, purpurowe i służące do pocałunków oraz grymasów. Z tego co widzę, to wszyscy mają uszy po elfach, czyli geny te takie elfickie e, są tymi genami dominującymi, widzę, skoro tak dużo cech jest po elfach, a mniej po ludziach. Na elfy widać moc silniejsza rasa, nowo, e, policzki z lekkimi czerwonymi rumieńcami. Biusodette był nieco mniejszy od biustu Aleksandry, ale też jędny i okrągły. Ciało Dette miała też wysportowane i umięśnione lekko. Tyle miała też mleczno-białą oraz delikatną dotyku. No w sumie, jak byli, jak w sumie prawie wszyscy to są jacyś bliźniacy, znaczy na część tam to są bliźniacy, no to się nie ma dziwić, że wyglądają bardzo podobnie. Yy. Co za to, to, to gdzie skończyłem? Natomiast moja najmłodsza z trzech sióstr nosiła imię Natalia we wspólnej mowie, a z języka elfów ona Wen. Nonarendis lub Nunerinven. Miała falowane srebrno złote włosy sięgające do połowy jej pleców. Twarz łagodną, władczą i poczciwą. Oczy miała koloru płynnego złota z jasno-niebieskimi płynnego złota, czyli takie żółte oczy jak Lordowie Sis z gwiazdnych wojen. Nie no, żartuję. A tak się zastanawiam czy Natalia, to Michał nie ma rodzeństwa i tam. Nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że coś kiedyś jakoś na streamie coś było jakiejś Natalii, ale to nie wiem. Albo jakaś Wiska x się taka, co już od roku nic nie udziela, czy od półtorej tak miała na imię. A to nie, to nie wiem, czy to ma sens. Albo jakaś rodzina Michała miała tak na imię. Nie wiem. Nie wiem dlaczego, ale coś mi się kojarzy, coś jakoś z tą Natalią. Nie mam pojęcia, no ale... Może to akurat nie jest żaden ukryty easter egg. Yy. Dalej. Uszy no na miała jak u elf. No któż by się spodziewał wszyscy. No jednak widać, że te elfy dominujące mają tutaj e, geny. Usta barwy krzywstopurpurowe, purpurowej i służące do pocałunków. Piós onan by było fite jędne o kształcie dojrzałych jabłek. Ciało tali też było wysportowane. No, czyli mają takie cechy typowo elfickie, że są piękni, są wysportowani, mają te uszy szpiczaste, Czy jednak gen elfów są silniejsze, tak jak widać w tej rasa silniejsza u Michała w uniwersum, tutaj jego. Ten miał też mleczno-biało pomadce. Dnia 24 czerwca 3012 roku pańskiego mój ojciec wezwał mnie, Piotra oraz Aleksandra do swojego... A, i tutaj Michał Michała pisał na czacie prywatnym, że do swojego gabinetu tutaj miał być, a u... Ucięło mu się słówko A to nic Całe szczęście, wiem co tu powinno być Bo mnie poinformował, także tutaj nie, nie jest obo, Nie ma problemu Gdy przyszliśmy Przyszliśmy, a tu pewnie jakaś autokorekta Michałowi coś poprawiła Gdy przyszliśmy do niego, nasz ojciec siedział Na czerwonym fotelu Zrobionym z mocnego dębu i popijał Ze złotego pucharu herbatę Gdy nas ujrzał, wstał Stary wstał i ja, o... Nie no dobra, z takim żartem. Ja dołożył puchar na stołek po prawej stronie fotela. Rzekł. Witajcie moje ukochane dzieci. Witaj Abba. A Abba ojcze, tak? Za to znaczy tatusiu. No nawet jest taka ta pieść. Rzekliśmy, a potem ucałowaliśmy go w prawą dłoń. No, no czy taka ciekawa kultura jest tutaj przedstawiona yy, w tej książce Michała taka. Naprawdę dość ciekawe. Czy też się stała Adda? Ada, Adar, tata, ojciec z języka elfickiego. No hmm, to też mamy tutaj odniesienia. spytnała smutno. Mam złe nowiny dzieci. Mój brat, a wasz wuj, król elfów z Rivendellos. Jan III Wspaniały wysłał list z prośbą o pomoc. Jego najmłodsza córka, księżniczka Magdalena, z elfickiego Machtalię. Mina Slimę, została porwana przez Grasantów i Orków Refluksa. Jak wracała z małą eskortą do Rivendellos po załatwieniu paru spraw w naszym mieście. E, czyli mamy wprowadzenie kolejnej rasy. Po ludziach i elfach mamy orków. Ciekawe, jak będą przedstawieni w uniwersum Michała. Czy jako słabe, takie e, pokraczne istoty, czy może takie bliższe ludziom i elfom, silniejsze, czy może jeszcze jakieś inne? Natomiast zastanawia mnie, kim są grasantowie. Czy to jest po prostu jakiś lud? Że ludzie jacyś, jakieś tacy dzicy ludzie? Albo po prostu ludzie, którzy służą temu władcy zła? Czy to jest może jakaś rasa? Później myślę że się o tym przekonamy. Od z kolei to mi się kojarzy chyba żona Elronda została napadnięta przez orków, tylko ją akurat zabili. To, to nie wiem, czy to tak jest nawiązanie, po załatwieniu poruspraw w naszym mieście, proszę Manweru, Nerwanderis i Sarnielu, uwolnijcie okochaną minę Slimę z rąk zbirów, rzekł król Artur. Oczywiście, Adar. Nasza kuzynka Machtali została nie uwolniona i bezpiecznie doprowadzona do domu, rzekłem. Mój synu Nervanderis, Sarniel, Nunerinven Odetto oraz Borowain będą ci towarzyszyć i przy okazji macie też zrobić patrol dwóch naszych granic. Czyli król całych, z wszystkich swoich następców wysyła na niebezpieczną misję? Hmm, ciekawy zawodnik, ciekawy z tego króla, ale no nie no, na na pewno wezmą, ale samo to, że na jedną konkretną, dość niebezpieczną prawdopodobnie misję wyruszają wszyscy następcy tronu możliwi, to tak dość nie, nierozważnie ze strony króla moim zdaniem. No ale okej, okay, zobaczymy, jak się akcja rozwinie. Jak każesz, Wasza królewska mość, powiedziałem i pocałowałem ojca w dłoń i ukłoniłem się. Tak samo uczyni książę Piotr oraz księżniczka Aleksandra. I wyszliśmy do naszych pokojów, aby przygotować się do misji. Borogwain, Odet oraz Nunnerinwen siedzieli w naszej wspólnej sali i prowadzili rozmowę, ale gdy ja, Sandriel i Adanaber. Dan Barew, doszliśmy do sali, umilkli i czekali. Po chwili odezwała się Natalia. Manweru, co się stało? Onawen, nasza ukochana kuzynka, Mina Slima, została porwana przez Gransantów. Musimy jej pomóc i sprowadzić całą i zdrową do Rivandelos", odrzekłem jej. Musimy uwolnić Machtalię, Mikaldo, rzekła poważnie i wojowniczo Odette. Nagle do sali wszedł młody rycerz. Na imię miał Adrian, ale inni nadali mu przylomek Sir Axray waleczny. No i już właśnie została wprowadzona prawdopodobnie moja ulubiona postać. <laughs> Nie no. Ale mamy oczywiście no, bezpośrednie nawiązanie do żywczaka. Nie patyczkował się tutaj Michał, bo i mamy jej nazwę i, i imię prawdziwe Axraya. E, może być ciekawie z tym bohaterem, myślę. Sir Axray był moim lordem dowódcą Gwardii książęcej. na Gwardia książęca, Księżniczki Królewska. Jest to zakon rycerski składający się z siedmiu rycerzy. Żywczak Paladyn! Ale mocarz! No i to mi się podoba. A, to trochę tak... To trochę tutaj... Znaczy pewnie Michał nie, nada, nie dawał takiego nawiązania, ale po prostu ja sam je wychwyciłem. To troszeczkę tak jak w Warcraftie było w kampanii... W Trójce, Reign of ha Chaos, tak? E w kampanii ludzi... To też było, że Artas był księciem, ale jeszcze nie był takim pełnym dowódcą, bo przecież nie był królem. I Uter, który był przywódcą, żebym nie pomylił nazwy, Zakon Srebrnej Ręki, tak? No nieważne, Paladynów z Królestwa Lorderon, To pod, mógł mu rozkazywać, mógł mu, mógł, był takim jakby jego przełożonym dowódcą, a oprócz tego był też jego mentorem, nauczył go walki mieczem i tak dalej. To pewnie na, na podobnej zasadzie. Mego pana ojca. Adrian, z elfickiego morur, był średniego wzrostu. Miał krótkie, krótsze czarne włosy, ciemno-niebieskie oczy, twarz miał smukłą. Miał też kozioł bródkę takiej samej barwy jak włosy. No to czyli bezpośrednio tutaj opis Axray'a. E, tak Axray wygląda w prawdziwym życiu. Cioł miał wysportowane. No, nie no dobra, na dużo chodzi, na, no Axray nie jest taki umięśniony specjalnie, jest takiej normalnej budowy. E, I dobrze zbudowane. No ale jednak, jak tutaj jest w uniwersum rycerzem, to troszeczkę trzeba go zbustować. To prawda. Ser Axel i Waleczny był ubrany w niebieską tunikę. Pod tuniką miał kolczugę wykonaną przez Krasnodów ze srebrnego blasku. Zaraz się dowiem, czym jest srebrny blask. E, nazywany z języka elfów Silverbrow. Czyli angielsk angielska nazwa, ale to niektóre te angielskie nazwy są i w elfickich językach używane po prostu tak. No tak samo jak mieliśmy Silvermoon, pamiętam, w. W Warcraftie to była ta srebrna luna, tak? Coś takiego. Stolica elfów, wysokich elfów. Tam, gdzie z Sylwaną walczyliśmy, jako, Jak była kampania już nieumarłych. Upadek Silvermoon i tam Arta zamienił w królową Banshi. Hmm. Na Tunice był wszyty złotą nicią ryczący i stojący na tylnych chłopach lew. A tak w sumie, szczerze mówiąc, myślałem, że to będzie lew. Ale też może po pierwsze, dlatego że to się zawsze kojarzy z imperium, jakimś czy królestwem ludzi w fantazy. Sam nawet takie robiłem. A po drugie, to nie wiem, czy to nie było w poprzedniej części, też mówiono o tym. Godło rodu Gondolbergów. Ser Axley na tunikę ubrał pełną, emaliowaną zbroję lorda dowódcy Gwardii Książęcej. Na plecach Ser Axley miał przypięty do napierśnika płaszcz barwy błękitno-purpurowej. Płaszcz na pierśnika zbroi był spięty dwoma złotymi kamrami w kształcie lwich głów. Na płaszczu wszyty był lew godło rodu gondolbergów, z Minas Armel. E, tak. Ser aksel waleczny w zbroi prezentował się wyśmienicie. Obok Serakstraja stał Ser Tomasz Złotousty. O, czyli mamy kolejną postać z naszego serwera. Mamy pana Tomka, mamy Tomka, pana Tomasza. E, który też należał do mojej gwardii książęcej. Sir Tomasz był średniego wzrostu. Miał krótkie brązowe włosy, szmaragdowe oczy. Był gładko ogolony... Yy, aha, to mamy tutaj teraz to chyba nawiąz... tą dopiskę, czy to nie? No i też mamy raczej opis Tomka, bo no, to jak Tomek wygląda, to możemy też po awatarze wywnioskować. Też ma taki leciutki zaros. No dobra, to nie wiem, czy to miał być ten dopisek, bo patrzcie, mamy tą kreskę, więc myślę, że tak. Zadaniem jest ochrona księcia króla i jego rodziny. Składają przysięgę wierności, że będą bronić księcia króla do ostatniej kropli krwi. Przysięgę może tylko odwołać śmierć. No, to takie, tacy, tacy paladyni, nie? Lorda Wussa oraz jego sześciu podwładnych mogą zakładać rodziny i płodzić dzieci. Służba Gwardii Książęcej Królewskiej to wielki zaszczyt i jest przykazywana z pokolenia na pokolenie. A Skład tego zakonu rycerskiego wchodzi lord dowódca oraz sześciu jego podwładnych. Do Gwardii Książęcej Królewskiej są przyjmowani młodzi mężczyźni, jak i kobiety. O, Kobiety palladyni. o to też fajnie. Ciekawie zrobił Michał. O, i mamy, a i tu mamy ten dopisek. Srebrny blask, zelfickiego Silver Glow. Jest to metal, który jest wykorzy wykorzystywany m.in. do tworzenia lekkiego i wytrzymałego ekwipunku, to jest zbroja i broń. Czyżby coś jak Mifril trochę? To by było kolejne nawiązanie? Nie wiem. Mężczyzna też był wysportowany. Ubrany był również tunikę, kolczugę oraz pełną emaliowaną zbroję Gwardii Książęcej. Na plecach miał zbotawy płaszcz Gwardii Książęcej. Gdy Ola zobaczyła ser Axreya, zarumieniła się i uśmiechnęła się do niego czule. Axrey odwzajemnił uśmiech Oli, a ser Tomasz skłonił się z szacunkiem. Po chwili, ser Axrey rzekł do mnie: Mój panie oraz szlachetni bracia i siostry mojego pana, chciałbym was poinformować, i wszystko jest przygotowane do wyjazdu. Zauważyłem, że ser Axel i ser Tomasz mają u pasa przytroczone bastardowe miecze z złotych pochwach. U prawego boku mieli krótkie puginały w czarnych, skórzanych pochwach. Brońce jak sreja oraz Sir Tomasza były wykonane z hartowanej stali, pokryte lekką warstwą srebrnego blasku. Klingi ich broni były matowe i ostre. W prawej ręce Sir Axrey trzymał kwadratową tarczę ze złotym lwem, a w lewej włócznie z ostrym grotem. Sir Tomasz natomiast w prawej ręce też trzymał tarczę, ale was spoczywała na rękojeści miecza. Ciekawe, jakie inne postaci jeszcze będą z naszego serwera. Jestem ciekaw. A widzicie, ten odcinek będzie sporo dłuższy od poprzedniego, także może być fajnie. I mamy naprawdę, myślę, że może, może być o wiele lepszy i ciekawszy, bo tutaj się zaczyna już akcja rozwijać. E, po chwili rzekłem do lorda dowódcy, Lordzie Axreju. Tak, sir? zapytał lord Axrey. Przyprowadź giermków i służących, aby pomogli nam się przygotować do drogi, rzekłem. Tak jest, ser, powiedział ser Axry i razem z ser Tomaszem ukłonili się i wyszli wykonać polecenie. Pragnę też wam wspomnieć, że moi bracia i siostry także posiadali swoją własną gwardię książęcą, gwardię księżniczki, ale wracając do naszej historii, przy pomocy giermków i służących po paru minutach byliśmy gotowi do drogi. Lady Onawen ubrała krótką tunikę z zadnianego płótna, a na to kolczugę. Na to wszystko ubrała pełną, skórzaną, lekką zbroję. Na stopy ubrała czarne, skórzane jeździeckie buty. Na swoje gładkie dłonie ubrała skórzane rękawiczki z kręcie skórki. Lady Olga przytroczyła do lewego boku pochwę z mieczem, a do prawego swego boku przytroczyła krótki sztylet w pozłacanej pochwie. Na plecy ona Wen narzuciła purpurową pelerynę ze złotym, ze złotym lwem, godną naszego rodu. Do peleryny doczepiony był kaptur takiej samej barwy. Na pelerynę Lady Natalia dopięła kołczan ze strzałami oraz krótkimi krótki, myśliwski łuk wykonany ze smoczej kości. O, ciekawe też. Lady Odette, czyli mamy też potwierdzenie, że w uniwersum tym są smoki. Kolejna rasa. Lady Odette przy pomocy dwóch służących ubrała tunikę z płótna. Na to kolczugę ze srebrnego blasku. Potem włożyła skórzaną, średnią, pełną zbroję. Na stopy ubrała czarne, skórzane, wysokie i dzieckie buty. Do prawego i lewego swego boku przydroczyła krótkie, jednoręczne miecze w skórzanych, czarnych pochwach. Kliny tych mieczy były wykonane z hartowanej gondowelskiej stali, pokryte srebrnym blaskiem oraz elfimi runami. Na dłoni ubrała skórzane rękawiczki, z i skórki. Na plecy ubrał myśliwski płaszcz z kapturem. No, czyli mamy ponownie opis yy, postaci, ich ubioru, yy, to jak się przedstawiają. Yy, no, i pewnie jeszcze mamy, będziemy mi opisaną tą kolejną księżniczkę, a także tych yy, te książę. Tych pozostałych, tego jednego księcia, drugiego. Również na plecy yy, Lady adety założyła kołczan ze strzałami, jest cisowy łuk. Ale fajnie, że każdy ma inne yy, swoje uzbrojenie i ekwipunek, że to się różni, że nie mają tego samego, a mają swoje takie oryginalne, takie, przy, takie dopasowane do siebie przedmioty. To jest akurat fajne. Tutaj plus, yy. Na swoje czoło założyła srebrny diadem z zielonym szafirem na środku. Lady Adam Barref ubrała się jak wojowniczka, czyli niebieską tunikę, kolczugę oraz pełną, skórzaną, średnią zbroję. Na stole założyła czarne dzieckie buty o średnim obcasie. Na plecy ubrała pelerynę z kapturem w barwach rodu gondelbelgów, biel i purpura z godłem. Do lewego boku Ada przytroczyła długi miecz z pozłocanej pochwy. Klinga miecza została wykuta z hartowanej gondobelskiej stali pokryte ledko warstwą srebrnego blasku oraz elfimi runami Lady Ola swój miecz nazwała Jutrzenką o, czyli mamy takie nazwewnictwo mieczy różne, jak mieliśmy we Władcy Pierścieni, chociażby tam było rządło na przykład prawego boku wejchała siostra Nerva Rendis, przytocza krótki strzelet wykonany z obsydianu o, czarnej pochwie dodatkowo bronią Lady Aleksandry był drewniany, magiczny kostur aha, czyli ona jest tak jakby magiem też? Coś tego typu? E, głownia kostura miała kształt głowy smoko-lwa. Smoko-lew? czy Nie. Albo po prostu może jakaś nowa rasa. Z otwartą paszczą. E, na szyję założyła złoty magiczny medalion w kształcie głowy lwa, który reaguje na magię. Mam wrażenie, że gdzieś widziałam podobną różdżkę w jakimś uniwersum, ale to mogę się mylić. Kostur znaczy. E, medalion był wykonany ze szczerego złota. Medalian ów zawieszony był na złotym łańcuszku. Na swoje piękne czoło ubrała złoty diadem z czerwonym rubinem na środku opaski. Mój średni brat Piotr ubrał białą tunikę z dnianego płótna. Na to krótką kolczugę oraz przeszywanicę, I tu będzie mi kolejne odniesienie. Na przeszywanica Ambaldo ubrał skórzaną, średnią, pełną zbroję. Na głowę Onawen ubrała sarnielowi hełm garniczkowy, wykuty z kondolbelskiej stali, pokryty srebrnym bla, blaskiem balskiem. Laski czy Balski, bo tu jest. Mm. Oraz elfickimi runami. Nagle Nunareen zaśmiała się i rzekła wesoło: Patrzcie na naszego braciszka, w tej zbroi wygląda jak rycerz, a nie jak książę. Wszyscy wybuchli wielkim śmiechem. Nawet książę Piotr. Lady Aleksandra pomogła Piotrowi zapiąć srebrny pas. Do pasa przytroczony był piękny rapier, który dostał od do naszego pana ojca na osiemnastą urodziny. No, tutaj mamy takie typowe, też. No, Michał oddał tej klimaty średniowiecza, bo tam były używane takie wzroty jak pani matko, pani ojcze, takie do rodziców. repiter był wykonany z kawałków czerwonej, niebieskiej oraz żółtej. Dobra, tutaj będzie kontynuować. A tymczasem ten, ten dopisek: przeszywanica jest to ogólna nazwa pancerza chroniącego tułów, nogi do kolan oraz ręce do nadgarstków. Mhm. Przeszywanica z grubym, pikowatym kaftanem zakładanym pod zbroję. Wykonany z wielu warstw płótna, lianego lub piutowego albo skór zszytych, so zszytych ze sobą. Najczęściej zakładano ją pod kolczugą w celu pochłonięcia energii ciosu i ochrony ciała przed obrażeniami. No to fajnie, że tak y jest to ładnie wyjaśnione. Kontynuujmy zatem czytanie. Meteorytowej stali. E no to też pewnie jakieś takie dość mocne mają te przedmioty. Klinga miecza była pokryta runami. Pochwa tego rapiera była wykonana z drewna olchowego i z cienkiej skóry owczej, z dodatkiem czerwonego linianego płótna. Rapier z pochwał przyjął pioł do, swego le, do, do lewego boku. Do prawego boku zaś przytroczył sejmitar. A sejmitar to nie jest orkowy miecz? Pamiętam, że sej, w jakiejś rzeczy coś było: te miecze co mieli urukowie to był urko. Urukowy sejmitar z Isengardą, wykonany ze srebrnego blasku. Sejmitar miał stalowy rdzeń klingi, która była pokryta warstwą srebrnego blasku. Pochwawego miecza była wykonana tak samo jak pochwała piera. Na nogi założył brązowe, skórzane, jeździeckie buty. Na plecy założył pelerynę w barwach naszego rodzaju z głodem gondol belgów. Książę Artur Marcin ubrał złotą tunikę wykonaną z lnu. Na to założył przeszywanicę coraz lekką, skórzaną, myśliwską, pełną zbroję. Na dłonie ubrał skórzane czarne myśliwskie rękawice. Na głowę założył myśliwski kaptur. Na przedramiona ubrał skórzane myśliwskie karwasze. Na kończyny dolne ubrał brązowe myśliwskie spodnie. Na stopy założył szare buty myśliwskie. Bronią Artura stanowiły noże do rzucania. O, to ciekawy eee, Typ wojownika. Dwa srebrne sztylety, stalowy bastardowy miecz. Na plecy założył szaro-zielony płaszcz myśliwski z naszym złotym lwem, godłem królewskiego rodu Gondelbelgów. Do prawego boku przybył kołczan z bełtami oraz małą myśliwską kuszę. Jest, ja natomiast ubrałem się następująco. Najpierw założyłem bawełnianą tunikę. Na to ubrałem pełną zbroję. Do lewego boku przydrociłem długi miecz o nazwie Kit Re Holk. Ojejku, te niektóre nazwy są naprawdę cięższe, takie łamańce językowe. Ostrze miecze były zrobione z hartowanej stali pokryte runami z srebrnym blaskiem. Miecz ten przechowywany był w czarno-purpurowej, krwistej pochwie. O prawego boku przytroczyłem również krótki, jednoręczny miecz o nazwie Przedświt. Jego nazwa w elfickim języku brzmiała Dawnbreaker, Dawnbreaker, coś takiego bardziej, bo Breaker to inaczej się pisze, tylko przytaczałem tak z przyzwyczajenia, że zazwyczaj z Breaker, nie? W tych nazwach. Miecz ten był przekazywany w mojej rodzinie z pokolenia na pokolenie, czyli ojc na syna. Ale chwila, twojego ojciec żyje, to już mu przekazał? Bądź córkę. Rękojeść była zrobiona z ebonowej stali o czarnej barwie. Ręko Rękojeścią ostrzem znajdował się świecący ognistym blaskiem kryształ mocy. No, jak, jak ci książęta są tacy, mają takie mocne itemy, takie mocne przedmioty, to się zastanawiam, w co będą uzbrojeni orkowie i si drudzy, żeby w ogóle im przeciwstawić się jakoś. Jestem bardzo ciekaw. Ostrze było lekkie, ostre i pokryte starożytnymi runami. Jeszcze to runami jest wzmocnione. Jakoś pewnie magia elficką. Klinga miecza jeżyła się żywym ogniem, gdy zbliżał się nieprzyjaciel. A, czyli kolejne nawiązanie trochę do władcy, bo tam było, że żądło, jak miał Bilbo czy Frodo, no to się świeciło akurat na niebiesko. E, to też trochę podobnie. Mieć miał purpurowo-krwistą pochwy. A to czekaj, to już było coś... To, to, a, dobra, może i nie. Może to tamten poprzedni bohater też miał taką. Moim wyposażeniem była też trójkątna żelazna tarcza, na której widniał złoty lew godło mojego rodu. Na plecu ubrałem płaszcz złoto głowiu w rodowych barwach zgodła. Po wszystkich przygotowaniach ja i moje królewskie rodzeństwo było gotowe do drogi. Nagle Ola spytała Manweru, Borogwein, Sandro, Onawen oraz Odette jak będziemy patrolować granice naszego królestwa? Rozsądnie będzie jak pojedziemy dwójkami. Ja i Adam Barew udamy się na północne tereny. Ty, Borogwein i Odette udacie się na południowe tereny, a Onawen i Sandro najpierw udajcie się na wschodnie tereny, a potem na zachodnie tereny królestwa rzekłem. Wszyscy przytaknęli zgodnie. Przed wyjściem odmówiliśmy modlitwę do ojca w niebie, dziękując mu za jego dary, którymi nas w swoim miłosierdziu i wielkiej miłości obdarzył, i prosząc go o siłę i powodzenie w wykonaniu naszej misji. Po modlitwie udaliśmy się na główny dziedzinie z Wysokiego Zamku. Teraz opiszę wygląd mego domu. Otóż nasz zamek został zbudowany na wzgórzu. Zamek składał się z trzech poziomów: zamek niski, zamek średni oraz zamek wysoki. Na każdym z trzech poziomów jest otoczony grubym murem obronnym. Eee, powinien być każdy z trzech poziomów jest otoczony grubym murem obronnym, no ale to taki błąd drobny. Na każdym z tych e, z trzech murów stoją baszty, w których stacjonują łucznice oraz kusznicy, stanowiska z, z trebuszami oraz powiewające na e, wietrze biało-purpurowe proporcje, czyli sztandar ze złotym lwem stojące na tylnych łapach. Mury były wzmocnione przez legendarne smocze kamieniarstwo. O, to tu już mamy wykupione ulepszenia jakieś jak na fortece w Bosiu. <noise> Budownicy z rodu Dowakinów. Ej, Dowakin to jest przecież ten, z Skyrima. To nawiązanie do Skyrima? Tam było Dowakin, Dowakin. Eee, ja nie, nie będę tego śpiewał, bo nie umiem śpiewać, a poza tym nie, nie pamiętam tekstu z... całego. Z wysmoczych które znajdują się na dalekim południu. Mogli okazać swoje umiejętności przy znoszeniu murów w swoich zamków, twierdz, warowni oraz miast i wsi. Smocze kamieniarstwo wzmacnia obronę każdej gondolbelskiej twierdzy. Na zamku niskim od strony głównej bramy znajduje się plac targowy, wiejskie chałupy wieśniaków i wieśniaczek oraz dwie karczmy, złoty smok oraz jaskółka. Jaskółka to może być nawiązanie do Wiedźmina, którego Michał jest ogromnym fanem, Natomiast Złoty Smok to mi się kojarzy że jaka, z jakąś chińską restauracją. Złoty. Nawet jesteś, to nie Złoty Smok. Albo ewentualnie e, Złoty Smok to może być nawiązanie do władzy, że pod zielonym smokiem. Nie wiem. A tak, to Złoty Smok mi się kojarzy z jakąś chińską restauracją, gdzie sprzedają kurczaka. Ale no, no takie mam po prostu skojarzenie. Przy głównej bramie po obu jej stronach były budki strażnicze dla strażników głównej bramy. Zamek niski jest najniżej położony od dwóch pozostałych zamków. Zamek niski, średni i wysoki są połączone mostami zwodzonymi, a pod mostami są fosy. Na zamku średnim znajdują się warsztaty kowali, płatnerzy, zimieślników, złotników, laboratoria alchemiczne, warsztaty blicharzy, tkanin, kamienne kamienice mieszkalne oraz dwa kościoły pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa oraz Najświętszej Maryi Panny. Aha, czyli w tym uniwersum Głównym bóstwem jest no tak jak u nas Bóg, jest Jezus, jest ma mamy też Maryję, czyli mamy tutaj, że chrześcijaństwo jest ich religią, tak jakby, hmm, ciekawe dość. Um, I mamy też, widzę, podział taki trochę, te zamki to są e, jak klasy trochę też dzielą, bo tak... Na tym niskim mamy chłopów. No i to tak dobrze, że ci chłopi mają mury jakieś, co ich broni i strażników, nie? To i tak mają wypas. Mamy chłopów. Później mamy rzemieślników, ale mamy też taką, takie mieszczaństwo, czyli pewnie w tym najwyższym będzie szlachta i będzie rodzina królewska i, ten, no i na pozostałe najwyższe warstwy. Nie zdziwiłbym się, jakby zważając, że to jest chyba stolica to pewnie też jest tutaj również siedziba biskupa. Nie wiem, jak to wygląda hierarchia i struktura kościelna w uniwersum Michała. Czy jest może też papież jakiś, albo jakiś inny zwierzchnik kościoła? Jakiś inny przywódca jakby? Nie wiem, zaraz otrzymamy takie informacje. Na środku placu zamku średniego stała studnia. Zamek niski został zbudowany na planie kwadratu. Średni na planie koła, a wysoki na planie prostokąta. To też dość ciekawe. Na zamku wysokim znajdują się takie budynki jak wielka, uśmiechniętrowa, marmurowa twierdza królów i królowych z dynastii Gondolbelgów, czyli nasz dom. Po prawej stronie twierdzy umieszczona jest biała katedra, a tu mamy katedrę pod wezwaniem Trójcy Świętej. A obok katedry stoją dwa klasztory. No to, no to taka najwyższa warstwa. Jeden klasztor należał do braci Palotynów, a drugi do sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosiernej. Bracia i siostra opiekują się katedrą, klasztorami ale z królewskimi ogrodami, które były zatwierdzoną. Na zamku wysokim są też zbrojownie, kuźnie, koszary, szkoły ucznicze i kuszni, kusznicze, czyli wojsko ogółem tu też stacjonuje, jak widzę. E, chyba sobie podzielimy to na dwie części, bo widzę, odcinek jest dość długi. Hmm. Także jeszcze doczytamy trochę. Dużo opisów jest, dużo Wam też do powiedzenia do dodania, także myślę, że taki 40-minutowy materiał będzie dobry. Hmm. Szkoły łucznicze i kusznicze. Stajnie Wielka Gospoda... Z Zamtuzem. No, to ciekawie, to jak ktoś nie wie, co to jest zamtuza, no to, no to można po mojej reakcji się domyślić, co to za budynek. E, wiadomo, co tam się robiło. No, wiadomo, grało w gwinta, no co innego. Pod nazwą pod Złotym Lwem. Akademia Magii i Czarów. Czyli tutaj, w, na tym najwyższym e, zamku, mamy też siedzibę wszystkich. Mamy wojsko, po prostu, wszechpojęte. E, no i pewnie ta gospoda jest taka dość. Nie wiem, czy to można tak powiedzieć, ekskluzywna. No, że na pewno to te naj, naj, wiesz, najważniejsze, najbogatsze warstwy przychodzą się bawić. Mają nawet Zamtuzę, czyli tam się pewnie ci szlachcicy zabawiają. Hmm. Uniwersytet, o, nawet mamy szkołę. Patrzcie, mamy też no, wyższe i to wyższe takie szkolnictwo. Mamy Uniwersytet Glondelbelski, Dom Spokojnej Starości się pod nazwą Słoneczko. Duży szpital Czerwonego Krzyża, mieszkania bogatej i ubogiej szlachty, kamienne domki bogatych i ubogich rzemieślników. Ej, to jak tam jest tak duże rzeczy, to naprawdę ogromny, potężny jest ten zamek kupców i handlarzy. Znajdują się też piekarnie, królewski spichlerz oraz wiele innych budynków. Gdy wyszliśmy z twierdzy, nasze konie oddziały liczące po dwunastu konnych jeźdźców, czy jednego konnego chorążego ze sztandarem, dwóch konnych husarzy, dwóch konnych łuczników oraz po siedmiu gwardzistów z każdej gwardii księżęcej księżniczki, lorda lady, dowódca działu gwardii oraz jego sześciu podopiecznych. Moja gwardia księżęca dopiero miała dwóch członków i dopiero będzie się formować. Aha, czy na razie jest Tomek i na razie jest Aksley. Gdy wsiadaliśmy na wierzchowce żołnierze rozgwardziści ukłoniście i otworzyli szyk. Nagle usłyszałem cichutki dziewczęcy płacz. Obracałem się w siodle, aby zlokalizować źródło tego płaczu. Nagle zauważyłem, że przy złotych drzwiach do katedry siedziała ubrana w podarte łachmany płacząca dwunastoletnia dziewczyna. Szedłem z konia i podszedłem w tamtym kierunku. Dziewczynka podniosła zapłakaną twarz i przestraszyła się, ale nie mogła uciec, bo miała sparaliżowane od pasa w dół nogi. Więc rzekłem do niej: Spokojnie i ciepło. Nie bój mnie. Nie zrobię ci nic złego. Jak masz na imię? Kinga, mam na imię Kinga. Wasza księżniczka moja rzekła smutno Kinga. A skąd wiesz, że jestem księciem? spytałem. Bo wiem, jesteś królewskim dzieckiem, powiedziała Kinga, ocierając swoje puchnięte, nabiegłe krwią oczy. Od łez. Po chwili wyciągnąłem z kieszeni mieszek oraz chusteczkę i podając to Kingze rzekłem. Ten mieszek jest dla ciebie. Są w nim cztery srebrne lwy i pięć złotych smoków. Na pewno ci się bardziej one przydadzą niż mi. A, tutaj mamy odniesienie, czyli zapewne jest to jakaś waluta, ale Michał pewnie w tym odniesieniu wyjaśni nam, yy, który, które jest więcej warte i zaraz się o tym przekonamy. Yy. Na pewno ci się bardziej one przydadzą niż mi. Nie musisz mi tego mieszka i chusteczki zradzać. Są twoje, tylko je schowaj. Dziękuję ci, miłosiernej książę za twą dobroć. Rzekła Kinga i schowała mieszek pod swój stanik, pod swoją szarą i poszerpaną koszulkę i zaczęła wycierać oczy chusteczką. — Jesteś sama? Masz jakąś rodzinę? Spytałem — spytałam i uklęknąłem przy niej. — Nie, mój panie, jestem sierotą. Mój rodzice zginęli na Wielkiej Wojnie. — Ciekawe, będzie wyjaśniona ta geneza tej Wielkiej Wojny. — Niech mi nie chce — powiedziała Kinga i znów się rozpokała. — A umiesz chodzić? — spytałem spokojnie. — Nie, mam sparliczywane obie nogi — rzekła Kinga pochlipując gorzko. A chciałbyś znów chodzić? spytałam podobnie. Tak, to jest moje największe marzenie od kiedy byłam małą dziewczynką. a tylko Bóg może mnie uzdrowić. Srebrne lwy i złote smoki. Są to złote i srebrne dukaty. No, miałem rację, gondolbelskie. Na awersie monety znajduje się paszta lwa na srebrnych monetach oraz paszta smoka na złotych monetach. A na rewersie jest napis Bóg, honor, ojczyzn. O, to ciekawe. Też ciekawe. Ciekawe czy są jeszcze jakieś brązowe monety o niższej wartości, czy są tylko te dwie waluty. Jestem ciekaw, Więc co tu i modlę się o uzdrowienie, ale chyba dużo grzechów popełniłem za grzechy moich ukochanych ukochany, rodziców i dlatego wszechmogący moje modlitwy nie wysłuchuje, rzekła smutna Kinga, wciąż płacą, płacząc. Nie ogarnęło współczucie. Pod jego wpływem zacząłem się modlić do pana. Po modlitwie rzekłem stanowczo: Kingo, w imię Jezusa Chrystusa, mówię Ci wstań i chodź, dziecko Boże. Gdy to rzekłem, Kinga wstała i zaczęła płakać i śmiać się ze szczęścia jednocześnie. Potem upadła mi do stóp i rzekła przez zy. Dziękuję, niech będzie pochwalony Elohim, który zasiada na cherubinach za jego wielką łaskę i miłosierdzie. Proszę Cię, przygarnij mnie, obiecyj, Ci, że będę dobrą córeczką. Co mi każesz zrobić, to zrobię, to bez żadnego ze słowa skargi. Proszę, pozwól mi mieć do Ciebie tato, papa. Jesteś ładną, mądrą, inteligentną dziewczynką. Dobrze, ale tylko modliłem się o twoje uzdrowienie. To Bóg sprawił, że w swoim wielkim miłosierdzi łasce, że masz zdrowie nogi, że możesz wielbić i chwalić naszego Pana w niebie. Myślę, że nasz Elohim postawił mi ciebie, aby mogła cię objawić wielka moc Boża. Niech na wieki będzie uwielbiona twoje święte imię Boże, rzekłem. Potem zawołałem koniuszego Marka i rzekłem mu. Zaprowadź Kinga do zamku. Powiedz memu panu ojcu i pani matce, że ją przygarnąłem. Nie służba daje jeść, czyste ubranie i miejsce spania. Niech niczego jej nie brakuje. Jeśli o ktoś skrzywdzi, to odpowie przede mną. Wykonać! Jak każesz, wasza księżęca mość, rzekł Marek, kłaniając się nisko i z szacunkiem. Potem zwróciłem się do Kingi tymi słowami: Córko, teraz pójdziesz z moim przyjacielem do zamku, który będzie teraz twoim domem. Cieszysz się. — Oczywiście, że tak, papo. Zobaczysz, będę grzeczna. — Obiecuję, — rzekła Kinga z języka elfów. — Verianosiel lub Veriosel lub Salamistra. Całując mnie w prawy policzek, a potem poszła z koniuszym Markiem do zamku. Nagle Ola podjechała do mnie i rzekła. — Mikaldo, jedz toron. Jedziemy? — Dobrze, zrobiłeś pomagając tej biednej dziewczynce. Masz wielkie oraz złote serduszko. — Dziękuję, Nerwarendis i Yatsel. Możemy ruszać, od odrzekłem, i skoczyłem na grzbiet swojego białego, jak śnieg, konia. I wyjechaliśmy. Powjechałem przez główną bramę, rzekłem: Olga, Natalia, Piotrze, Arturze, uważajcie na siebie. Będziemy, odrzekła Olga ze wszystkich, i pojechaliśmy w ustalone strony. Za bramą główną miasta znajdowały się pola uprawne, wiejskie domki, gospoda pod bluszczem, wzgórze, krwi i krzyży, miejsce, gdzie wykonywano wyroki śmierci. Poprzez ukrzyżowanie. Obok górze znajdowała się krypta, w której są pochowani dawni królowie i królowe z rodu Gondolbelgów. No to trochę jak. Zarnor, Zarnorem mi się skojarzyło. Razem z Lady Aleksandrą, lordem dowódcą mojej gwardii książęcej, ser Akstrem Walecznym oraz ser Tomaszem Złotoustym i Lady dowódcą. O tutaj mam jeszcze te dopiski, to przeczytam najpierw. I z języka znaczy: mój bracie. I ser, z języka Alfu znaczy: moja siostra. Aha. I Lady dowódcą gwardii, księżniczki Lady, Lady Oliwią Silną i jej sześcioma gwardistkami, które należą do gwardii księżniczki. Moi siostry Lady Aleksandry oraz chorążym, dwoma husarzami i dwoma konnymi łucznikami pojechaliśmy na północy teren naszego królestwa. Każdy miał taką eskortę. Północne tereny królestwa obejmowały stary gondolbelski las, północne rozdroże oraz północne wioski, w których mieszkali zarówno ludzie, jak i nie ludzie, elfy, krasnoludy, orki, półorki. Wampiry, wilkołaki, wampirołaki i tym podobne istoty obu płci. Oto, teraz pojechaliśmy. Mamy wprowadzane wielu raz. Mamy pół orków, czyli prawdopodobnie skrzyżowanie ludzi, i orków, bądź też elfów i orków. Mamy również wampiry, wilkołaki, a wampirołaki to podejrzewam, że jest to dziecko wampira z wilkołakiem. Ale mamy dopisek, także zaraz zobaczymy. Ludzie i nie ludzie żyją ze sobą w zgodzie, przyjaźni, harmonii, miłości w naszym królestwie i na naszych ziemiach. Na trakcie było spokojnie i pusto. Słońce mocno świeciło, dawało miłe ciepło i, św... ciepło i światło. Ja cicho modliłem się do ojca w niebie, a Lady Ola i Sarakstry ciepło rozmawiają ze sobą i później też dołączyli do jego... się do modlitwy. Najpierw odwiedziliśmy wioski nie ludzi. Jego mieszkańcy przywitali nas z radosnym e, entuzjazmem. Nagle przed nami wybiegła młoda, osiemnastoletnia elfia dziewczynka i wręczyła mi wianuszek z rumianków i rzekła głosem. To dla Ernil. Dziękuję, młoda damo. Jak masz na imię? spytam elfkę. Nazywam się Morwen Dulin, co znaczy zielony słowik, mój pani odrzekła mo, Morwen. Bardzo piękne imię, proszę to dla ciebie, rzekłem. I wręczyłem Morwen Duilin sakiewkę z pięcioma srebrnymi i złotymi dukatami. Duilin zarumieniła się i rzekła. Ano, wampirołaki, hybryda człowieka, wampira i wilkołaka. Osoba taka ma wszystkie cechy wampira i wilkołaka. Ej to, mocne to. Ale, ale dobrze zgadłam y, to, co to zarasa. Czyli tak, czyli możesz czy zakładać, że zależy, jak, jak też wampiry i wilko, jak jakie mam zdolności w uniwersum Michała. Bo jeżeli są takie naprawdę mocne, to nie dość, że masz się zamienić w postać wilka, to masz się zamienić prawdopodobnie w postać nietoperza. A możesz też jakieś inne masz tu zdolności, to ciekawe, dość jest. Ernie, zjeń skalfów w naszych książek. Dobra, resztę sobie doczytamy w kolejnym odcinku. Bo już mamy 45 minut, także w tym to było na tyle do usłyszenia. Trzymajcie się, no i cześć.